Moi drodzy, zapraszam Was serdecznie na wspólne rysowanie ołówkiem zimy, bo w tym tygodniu mamy tydzień zimy. Może zimę wywołamy w ten sposób. Zapraszam do przesyłania Waszych komentarzy. Dajcie znać, czy może u Was jest już zima. Przygotujcie ołówki, gumki do mazania. Będziemy troszeczkę rysować również negatywowo. Zima to jest taki temat, który skłania właśnie do rysunku negatywowego, czyli rysujemy cieniami, wywołując śnieg i wrażenie śniegu oraz kształty na przykład śnieżnych czap na dachach i drzewach. Dzień dobry wszystkim. Witaj Ewelino. Dzień dobry Małgosiu. Dzień dobry pani Alicjo. Witaj Maju. Dzień dobry Marku i Ulo. Ołówki u mnie wszelakie już przygotowane. Dzień dobry, miło mi bardzo Was widzieć. Bardzo dziękuję za przesłanie dzisiejszego zdjęcia pani Irenie Zajączkowskiej i znajomym pani Ireny, którzy to zdjęcie wykonali. Bardzo serdecznie dziękuję. W Międzyzdrojach ani płatka śniegu, Antosia pisze, to tak jak z drugiej strony Polski, czyli w Krakowie, też nie ma śniegu. Jest tylko mgła. Mgła i trochę szarości. Dzień dobry wszystkim, bardzo się cieszę. Moi drodzy, zaczynajmy, bo widzę, że już jesteście. Zatem, zerknę, czy wszystko widać w kamerze, tak jak widać powinno być. To zdjęcie wysłałem na stronę, znajdziecie je pod naszą transmisją, jeżeli będziecie chcieli troszkę dokładniej je narysować. Ja troszeczkę je przekadruję, to znaczy pokażę całą tę bacówkę. O właśnie, i zaczniemy od tego, że zaznaczymy sobie na naszej kartce linię trochę poniżej połowy. To będzie to miejsce najmocniej... O, dzień dobry Ireno. Dziękuję bardzo za zdjęcie. Podziękuj proszę bardzo Twoim przyjaciołom za jego przesłanie. To będzie ta linia, gdzie bacówka opiera się o śnieg i celowo robię ją tak jak na zdjęciu, troszkę poniżej połowy, ponieważ to będzie linia najmocniejszego kontrastu. Taki najmocniejszy kontrast niespecjalnie lubi połowę kartki. W ogóle połowa kartki nie jest dobrym miejscem do umieszczania jakichś mocnych podziałów, więc zawsze robimy to troszkę niżej albo troszkę wyżej. Zrobimy troszkę niżej, dzięki temu zmieści nam się trochę drzew nad bacówką. To nie jest idealnie płaska linia, możecie ją lekko wygiąć. Dzięki temu będzie widać, że mamy dużo, dużo śniegu. Zaznaczmy sobie teraz tylną ściankę bacówki. Tu jeszcze będzie jakiś świerczek zasypany śniegiem. Teraz krawędź bacówki oraz dach, który skośnie będzie schodził sobie w perspektywie w dół, w tę stronę.
Mamy tutaj perspektywę z dwoma punktami zbiegu. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj śnieg u nas na zajęciach, bo mamy tydzień zimy i śniegu. Zobaczymy, czy jakiś śnieg wywołamy. Kolejną linię wyżej poprowadźcie znowu nieco w dół. O, właśnie tak. Zatem mamy perspektywę w śniegu, śnieżna perspektywa w naszym rysunku. Dobrze, ja będę troszkę mocniej rysował, bo może być trochę za słabo widać. Proszę bardzo, w ten sposób. I kolejna linia to będzie taka nieregularna, bo ośnieżona linia w dół. I trójkąt z przodu. Proszę bardzo, w ten sposób. Taki trójkąt, który tutaj też schodzi troszkę w dół i perspektywa. O, właśnie tak. Także ta linia biegną sobie w dół w lewo, a ta linia i dach biegną sobie w dół w prawo i dzięki temu mamy wrażenie perspektywy. I dodamy jeszcze front, on jest mocno cofnięty. Górale wiedzą, co robią i żeby dach nie spadał, żeby nie dach nie spadał, tylko śnieg nie spadał im na głowę, to dach wypuszczają bacówki do przodu. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Dzisiaj taki piękny temat. Sypią się uśmiechy i serduszka, dziękuję bardzo. Dzień dobry Pani Elżbieto, witam serdecznie wszystkich. No i taki trójkącik ciemny. Zaznaczmy sobie na froncie. Dzień dobry Marto, dziękuję pięknie za pozdrowienia. Teraz, gdybyśmy chcieli pokazać, o dzień dobry Basiu, gdybyśmy chcieli pokazać jeszcze perspektywę na tych belkach, z których bacówka jest zbudowana, to zwróćcie uwagę na tę linię, którą przed chwilą rysowaliśmy, to te i te linie. Gdzieś tutaj w podstawie bacówki będzie właściwie poziom, to by była idealnie pozioma linia, a wszystkie belki pomiędzy będą zbiegały się w głąb, w lewo i będą sobie biegły w prawo, ale też z takim stopniowym zwężaniem się do poziomu. Czyli one nie są cały czas równoległe do dachu, tylko tak stopniowo się poziomują. Czyli na samym dole bacówki mamy poziomą belkę, albo wręcz lekko idącą w górę, a pomiędzy te kolejne. Pozdrawiam serdecznie Tatry i wszystkich górali, którzy teraz może oglądają transmisję. Moi drodzy, dodajmy sobie jeszcze drzwi do naszej bacówki. Będziemy mogli się schować w niej przed śniegiem. Po prostu możemy wykroić je teraz miękkim ołówkiem. O, w ten sposób.
Dodajmy jeszcze taką ciemniejszą linię tutaj i pionowe z kolei deskowanie. Dachu. Dzień dobry wszystkim. Teraz ołówkiem, może być to ołówek na przykład 3B, może być ołówek 5B. Dodamy sobie jeszcze takie detale, takie zaciosy na belkach. O, z jednej i z drugiej strony. Właściwie to one się układają troszkę tak jak zamek błyskawiczny, czyli na zmianę. Tylko zasugerujmy je, żeby było widać, że te belki są tutaj ze sobą połączone rzeczywiście, tak jak to się łączy. I możemy dodajmy jeszcze taką framugę drzwi, o właśnie, z dwóch linii i możemy zacząć cieniowanie. Aby dostać jeszcze wrażenie światła bijącego od śniegu, bo to jest piękny efekt, to możemy przyciemnić jeszcze szczeliny pomiędzy belkami. W ten sposób i każdą belkę, ponieważ one są wypukłe, każdą belkę możecie przycieniować troszkę mocniej od góry. A od dołu zostawimy ją jaśniejszą. Czyli cieniowanie dodajecie pod taką każdą szczeliną. Pod szczelinką. Pod. I. No i tam na górze może być ciemno, ciemno, bo tam już jest wszystko w cieniu schowane. No tutaj, gdzie będzie świerczek, możemy nie cieniować. Ja już wymarzę to miejsce, żeby świerczek się zmieścił. I kiedy już dodacie cieniowanie na każdej belce. Dzień dobry Pani Mileno. Dzień dobry. Dzień dobry Jolu. O, bożonarodzeniowa tęsknota za śniegiem się odezwała, pisze Jolanta. Tak, ja zimę lubię śnieżną, chociaż wolę lato, ale jeżeli już zima, to jasna ze śniegiem, bo śnieg jest piękny i czysty, jak biała kartka porysowana detalami drzew, budynków i ludzi. Ponieważ mimo wszystko te belkowania są ciemniejsze znacznie niż śnieg, to teraz nałożymy drugą warstwę cieniowania i nakładamy ją takimi samymi, pod takim samym kątem, jak belki rysowaliśmy, o, w ten sposób, na całość po prostu. I podobnie tutaj na dachu, tylko w pionie tym razem. A najmocniejsze cieniowanie miękkim ołówkiem, na przykład 5 albo nawet 8B, możecie zrobić
tuż pod dachem, tuż pod, o właśnie, tutaj. Dzięki temu dostaniemy wrażenie naprawdę mocnego cienia bezpośrednio pod okapem dachu. To jest takie wcięcie małe na narożniku, więc możemy tam wciąć co nieco. No i zaraz zaczniemy rysować drzewa i śnieg oczywiście, bo na razie skupiliśmy się na bacówce. Ona tutaj dominuje całą tę oczywiście historię, jest głównym bohaterem naszego rysunku. Możemy troszeczkę podkreślić teraz lekkim konturem ten świerczek ośnieżony. Przyciemnić jeszcze bardziej sam tył bacówki, dzięki czemu ten świerczek wyjdzie na pierwszy plan. Ten świerczek będzie ważnym miejscem, bo on da przestrzeń w naszym rysunku. Możecie też oddzielić śnieg i jeszcze ewentualnie trochę przyciemnić bacówkę. Dzięki temu śnieg naprawdę zacznie świecić. Dzisiaj nie żałujemy kontrastu, ponieważ kontrast da w naszym rysunku wszystko to, co najlepsze. Zatem śmiało i z kontrastem, miękkimi ołówkami. To jest właśnie zastosowanie miękkich ołówków w takich miejscach, w takich tematach najlepsze. I energiczne pociągnięcia, energiczne jak góral przed swoją bacówką. Bardzo proszę. Teraz dla odmiany. Za chwilkę, może poczekam, dam wam czas, żebyście spokojnie dorysowali ten moment. Dla odmiany teraz weźmiemy twardy ołówek HB lub H, względnie twardy w każdym razie. I takim twardszym ołówkiem zaczniemy cieniować śnieg. O, Maria też pisze, że woli lato. Ja myślę, że tak. Ja też. I teraz twardszym ołówkiem delikatnie podcieniujemy tę czapę śniegu na dachu. Tu jest jeszcze takie jedno piękne miejsce, gdzie śnieg się troszkę zagłębia. Możemy tam zrobić taką delikatną linię nad świerkiem właściwie. I teraz cieniujemy śnieg takimi krótszymi liniami, coraz delikatniej. I dzięki temu dostaniemy efekt rzeczywiście takiej wypukłej śniegowej czapy. Nawet to mogą być jakieś punkciki, kropki, bo ten śnieg na krawędziach tak się zaczyna marszczyć troszkę. Tutaj, gdzie nad świerczkiem, tam jeszcze takie zagłębienie jest, tam gdzie nad świerczkiem się pojawia takie miejsce, możecie delikatniej rysować. A ja mam jeszcze bardzo ciekawy pomysł. Jeżeli macie gumkę w ołówku, to możemy dodać na bacówce sopelek albo kilka sopli. To już taka moja własna inwencja, nie ma sopli na zdjęciu, ale przecież mogą być w naszym rysunku. One będą doskonałym akcentem na tej ciemnej, ostrej linii krawędzi dachu. Zatem gumką w ołówku kilka sopelków możemy wymazać. Bardzo, bardzo przyjemny akcent. Myślę, że gdzieś też na samej krawędzi dachu taki sopelek się przyda, przynajmniej jeden.
Dodajmy tym samym twardszym ołówkiem. Dzień dobry, pani Oliwio. Tym samym ołówkiem troszkę cienia za bacówką. Z jednej i z drugiej strony. I będziemy powoli przechodzić do rysowania tych pięknych, ośnieżonych świerków. Sopelki gotowe. Zatem czas na świerki. Do świerków przyda się czysta kartka, żebyśmy położyli ją sobie na bacówce i nie roztarli jej nadmiernie ręką. Zatem sięgnijcie po czystą kartkę. Dam wam czas, żeby spokojnie znaleźć kawałek papieru. Przykryjemy sobie teraz bacówkę i będzie można bezpiecznie oprzeć rękę na kartce. Już pokażę wam sprytną metodę na narysowanie takich właśnie ośnieżonych świerków. One mają kształt takich stożków, zatem można na początku taki stożek sobie lekko naszkicować. Ja go naszkicuję trochę mocniej, żebyście widzieli, co rysuję. Zaznaczę go na razie kropkami. Dobrze? Bo nie chcę tutaj konturu. Nie będziemy potrzebowali konturów. Wy możecie go też właściwie kropkami, tylko trochę delikatniejszymi sobie naszkicować. Ja robię zawsze mocniejsze, żeby kamera to wychwyciła. Zwłaszcza jeżeli ktoś z was ogląda na mniejszym ekranie, to żeby widział, co tutaj się u mnie dzieje. I kolejny gdzieś obok. One mogą mieć trochę nieregularne kształty. Znaczy stożek, ale taki niekoniecznie bardzo regularny. Kolejny za bacówką będzie się wychylał gdzieś tutaj. I jeszcze kolejny z tyłu. One będą coraz węższe, bo będą coraz dalej, ale też wyżej. Tam jest jakieś ostre wzniesienie za tą bacówką. W ten sposób. Te, które są dalej, możecie troszkę delikatniej kreskować, kropkować, żeby było wrażenie, że one później znikają we mgle. I to jest pierwszy etap. Na razie zaznaczyliśmy sobie mniej więcej kształt. I teraz można za chwilkę na dwa sposoby pójść dalej. Zaraz pokażę te dwa różne sposoby. Poczekam tylko, żeby wszyscy narysowali sobie kropkowania świerków. Tu z boku też zaraz dorysujemy. Poczekamy chwilkę, zajmiemy się na razie tymi po środku. Grzegorz czeka na akwarele w środę. Ja też.
I teraz, moi drodzy, teraz jest ten etap kolejny. Możemy zacząć od góry. Zaznaczymy sobie te plamki śniegu i one mogą być naprawdę nieregularne. To są te czapy śniegu, które zbierają się na poszczególnych gałązkach. Od dołu możecie im zostawiać takie jakby sopelki. One są nieregularne, oczywiście troszkę nawiązują do kształtu świerkowych łodyżek, które tam są pod nimi. Takie łezki, to jest właściwie kształt kropel, takich łezko-kropelek. Czasami są blisko, czasami są troszkę dalej. Niektóre są mniejsze, niektóre są większe. Ogólnie jak narysujecie, i tak będzie dobrze. U góry one przechodzą dosłownie w takie małe punkciki. Dam Wam teraz czas na spokojne narysowanie tych kształtów w pierwszym naszym świerku i zaraz pokażę Wam, co dalej z tym i przy kolejnych też trochę podobny efekt zastosujemy z niewielkimi modyfikacjami. Im dalsze będą świerki, tym troszeczkę inaczej będziemy rysować. Pani Aneta pisze, że uwielbia te domki. Tak, ja też uwielbiam takie bacówki. I teraz miękkim ołówkiem, to może być 5B, to może być 7B, no albo najbardziej miękki ołówek, jaki macie, zaczniemy sobie dodawać przyciemnienie pomiędzy tymi czapami śniegu, które przed chwileczką naszkicowaliśmy. Na dole to mogą być takie punkciki, kropeczki, a o właśnie, im wyżej, tym mogą być wyraźniejsze. Czyli teraz takim nieprzerwanym zygzakiem, to nie musi być też bardzo dokładne, bo zwróćcie uwagę, że tam też pojawiają się jakieś pojedyncze ośnieżone gałązki. Więc takim zygzakiem nieregularnym on może nawet troszkę wcinać się w te czapy, które przed chwileczką rysowaliśmy. Po prostu wypełniamy przestrzenie. Możemy też dodać takie ciemniejsze gałązki pod czapami śniegu, na zewnątrz choinki, tak aby one wystawały troszeczkę poza drzewo. I w ten sposób do samej góry świercka, jak to się mówi, idzie. I taki oto piękny świercek na naszym rysunku się pojawia, ale ponieważ ja jestem cepr, czyli facet z nizin, to nie będę udawał górala, bo po co? I tak tego nie zrobię tak dobrze, jak powinno być. Pozdrawiam Janusza, mojego serdecznego kolegę z Tatr. I mamy piękną choinkę. Ja po prostu bardzo lubię góry i górali, dlatego jakoś mi się włącza od razu
taki. Zakopiański tryb. Możemy dodać troszkę cienia u samej podstawy świerka i właściwie możemy teraz przycieniować te czapy śniegu całkiem po prawej stronie, żeby pokazać, że światło pada mimo wszystko bardziej z lewej strony i dzięki temu nasz świerk, nasza choinka zrobi się jeszcze dodatkowo trójwymiarowa, taka okrągła, rzeczywiście stożkowata. A jeżeli ktoś bardzo chce być dokładny i precyzyjny, to może każdą taką czapę troszeczkę od dołu i od lewej wycieniować i w ten sposób dostanie rzeczywiście wrażenie cienia i jeszcze większej przestrzeni. Najjaśniejsza będzie krawędź tej czapy śniegowej na chatce, ponieważ ona jest najbardziej skierowana do słońca, jest na pierwszym planie, zatem ona będzie tutaj najjaśniej świeciła. Moi drodzy, podobnie, tylko trochę będą mniejsze te czapy śniegu, możemy zrobić na kolejnej choince i tam już widać trochę wyraźniej gałązki zewnętrzne, zatem możemy te czapy śniegu nie tylko mniejsze, ale też takie troszkę dłuższe zrobić, bo to jest po prostu większe drzewo, ono jest wyższe i ma dłuższe gałęzie. I teraz po prostu pokrywamy je jak chochą albo choinkę. No, innego porównania tutaj nie mam. Właśnie takimi czapami, tylko że bardziej wydłużonymi. I ta, która jest troszkę bliżej nas też. I podobna historia z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy tymi czapami. Na tych najdalszych świerkach pokażę Wam, jak narysować je już bez zaznaczania tych czap najpierw, po prostu wykorzystując doświadczenia z tych świerków, które narysowaliśmy teraz. Zrobimy to od ręki. Możecie trochę delikatniej rysować na tym świerku dużym, który teraz rysujemy, bo on jest dalej, albo po prostu osłabić go troszeczkę gumką chlebową. Dzięki temu dostaniecie efekt lekkiej mgiełki i lekkiej przestrzeni. Także albo można delikatniej troszkę, albo po prostu osłabić nieco gumką. A ten świerk bezpośrednio za chatką może być wyraźniejszy. I znów zaczynam zaciągać po góralsku. Słuchajcie, to jeszcze koniecznie ten duży, duży świerk bezpośrednio za bacówką. On będzie miał naprawdę duże te czapy śniegu. Duże i dosyć nieregularne. To jest
To jest bardzo, bardzo duży świerk. Zatem te czapy będą. Możecie nawet użyć troszkę bardziej krawędzi ołówka, o w ten sposób. I my tu już będziemy powoli rozpływać nasz rysunek w takiej mgle. Nie będziemy dorysowywać go do samej krawędzi papieru. Zachowamy w ten sposób trochę lekkości. Zatem takie nieregularne czapy. Leon Wyczółkowski, który pojawi się w tym tygodniu co najmniej raz albo dwa razy, był mistrzem w rysowaniu właśnie takich śniegowych czap i w ogóle drzew, śniegu i Tatr przede wszystkim. Tatry były jego ukochanym artystycznym siedliskiem, w którym uwielbiał pracować. I mistrzowsko potrafił właśnie realistycznie, ale jednocześnie abstrakcyjnie pokazać takie detale. Dlaczego tutaj używam bocznej krawędzi grafitu? Żeby dostać grubsze linie, bo będziemy tutaj też pokazywać już trochę pojedyncze, nawet gałązki świerkowe, wypełniając przestrzenie pomiędzy tymi naszkicowanymi śniegowymi czapami. Możecie powoli zanikać, rozpływać właściwie kreskę. Niech ona w prawym górnym rogu znika właściwie w bieli. Takie przyłożenie grafitu bokiem bardzo wiele zmienia w charakterze kreski. Jest świetne, szczególnie właśnie na pierwszych planach. Jeszcze oczywiście otoczymy tutaj bacówkę z tyłu cieniem, czyli w ten sposób cały czas rysując grafitem, bez odrywania ręki właściwie. Możemy tam co jakiś czas najwyżej jakąś śniegową czapę jeszcze pokazać, ale w ten sposób rysując grafitem dochodzimy do połowy kartki. Możemy tam dojść praktycznie do samej góry kartki tym wielkim świerkiem, ale tak rozrywając trochę te kreski, niech one gdzieś znikają w bieli. Chwileczka dla Was, bo tutaj jest więcej pracy. Dam Wam nieco czasu. Dobrze, zatem idźmy dalej. Właściwie rysujmy dalej.
Co z tymi najdalszymi świerkami? Bo tu będzie troszkę inna technika. Przede wszystkim weźmiemy już nieco twardszy ołówek, na przykład 2B. I kto chce, może sobie te czapy śniegowe jeszcze tutaj lekko zaznaczyć, tak jak to robiliśmy do tej pory. Ale kto chce spróbować innej metody, trochę takiej jak rysowaliśmy tutaj, to może również bardziej boczną krawędzią grafitu, już nawet bez zaznaczania tych czap, po prostu wypełniać taką nieregularną. Ja sobie troszeczkę spiłuję ten grafit, bo on jednak jest. Albo wezmę ten ołówek. O właśnie. Chodzi o to, żeby to nie był zbyt szpiczasty grafit, ani żeby nie był zbyt ostry, przepraszam. Możemy już takim zygzakiem po prostu wspinać się w górę. Ja lubię zmienić w rysunku troszkę metodę pracy, ponieważ to po prostu dobrze wpływa na cały rysunek. Jak stosujemy różne metody, raz konturem sobie te czapy zaznaczamy, raz nie. Przy tych dalszych świerkach dodajmy też takie u samej góry małe odstające gałązki. Zresztą możemy je też dodać do tych świerków, które rysowaliśmy przed chwileczką. O, właśnie w ten sposób. I znowu te najdalsze drzewa potraktujemy jeszcze delikatniej albo twardszym ołówkiem. Właściwie to już będą takie w całości bardziej szare kształty, które gdzieś tam hen będą się we mgle pojawiać i praktycznie znikać. Takim właśnie zygzakiem nieregularnym rysowane, jak to kształt. Świerku, jak ktoś chce, może sobie najpierw pionową linię narysować i później taki naprawdę nieregularny. Im bardziej on będzie nieregularny, tym lepiej. Nie rysujmy takiego typowego kształtu choinki, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni z choinki bożonarodzeniowej, bo to są dużo większe drzewa. One mają inny kształt gałęzi. Przede wszystkim one się u góry troszeczkę wznoszą. Pomiędzy świerkami, tymi, które już rysowaliśmy, wpuścimy sobie tą odległą choinkę, zostawiając taki kontur jaśniejszy przy krawędziach, i dzięki temu dostaniemy znowu efekt śniegu pokrywającego gałęzie, czyli takie typowe negatywowe rysowanie. Tłem wydobywamy jakieś światła. Podobnie możemy zrobić tutaj zresztą. Bardzo lubię takie negatywowe rysowanie. Zwłaszcza kiedy tłem wydobywamy detale na pierwszym planie. Ja gdzieś tam jeszcze zostawiam takie pojedyncze, jaśniejsze plamki, ale przede wszystkim nie dochodzę całkiem do krawędzi tych drzewek, które już narysowaliśmy, i dzięki temu piękny efekt śniegu powstaje. Bardzo się cieszę, że tak licznie rysujemy dzisiaj śnieg, że ten temat się Wam spodobał. Zresztą dziękuję za zasugerowanie tego tematu podczas naszych sobotnich zajęć, kiedy to padło pytanie, a co będzie w tym tygodniu? Padł wtedy temat, może zima.
No i jest zima. Zobaczymy, czy zimę naszym rysowaniem przywołamy. I ten najdalszy plan, słuchajcie, to już jest podobnie jak w akwareli, podobnie jak w pasteli. To jest niesamowite, że w różnych technikach te zasady się pokrywają, są podobne. I najdalszy plan przeważnie staje się jedną plamą szarą, na przykład, albo kolorową, ale tutaj akurat szarą, jedną plamą, która po prostu płynnie łączy się. Tam już nie ma zbyt wielu detali, tylko po prostu rozpływa się taka plamka i dzięki temu mamy wrażenie oddali. Kto z Was chce, to może jeszcze dodatkowe jakieś szczyty później tam sobie dodać, takie już bardzo, bardzo delikatne. Można do tego użyć bardzo twardego ołówka 2H, 4H. Tam jeszcze może coś sobie zamajaczyć. Ja już nie rysuję, bo tego kamera chyba nawet nie wychwyci, więc dam sobie z tym spokój. Natomiast wy możecie oczywiście to zrobić. Kto chce, może też teraz przepraszam, twardym ołówkiem, ale ja polecam wszystkim to zrobić. Te śniegowe czapy, które rysowaliśmy na świerkach, od dołu, nawet na poziomo, po prostu przyciąć takimi cieniami z twardego ołówka. To jest bardzo wdzięczny efekt cienia, kiedy na coś, co narysowaliśmy trochę bardziej miękkim ołówkiem, nakładamy takie plamki z ołówka twardego. I ołówek twardy będzie idealny do oddania wrażenia śniegu. I możemy cały ten fragment po prawej stronie za bacówką właśnie teraz twardym ołówkiem przejechać. Tam może jakąś plamkę światła zostawimy na śniegu, ale właśnie za pomocą takiego twardego ołówka dostaniemy idealne wrażenie cienia, takiego miękkiego cienia na bieli, no bo w końcu biel we wszystkich odcieniach dzisiaj rysujemy. I znowu właściwie będzie to taki efekt negatywowy, czyli cieniem możemy wydobywać też jakieś śniegowe czapy. Ja dodałem jeszcze kilka detali w prawym górnym rogu, takich ciemniejszych. Zobaczcie, że przy tej technice tak naprawdę nawet jakieś luźno rozrzucone plamki z uderzenia ołówkiem bardzo dobrze tutaj zrobią. Pamiętajcie, że w zasadzie cały ten śnieg za i nad bacówką może być trochę ciemniejszy niż dach bacówki. Tak naprawdę powinien być trochę ciemniejszy, czyli znowu tym twardym ołówkiem możemy go lekko przejechać. I dzięki temu dostaniemy świetną przestrzeń i efekt światła na bacówce. Ale z bacówką to jeszcze nie wszystko, bo żeby ten śnieg był naprawdę puszysty, żeby ta czapa była wypukła, to możemy jeszcze leciutko ją przycieniować i zostawimy taką czyściutką biel tylko na szczycie bacówki. Tylko na samym szczycie tam się pojawi taki paseczek bieli. A żeby dostać wrażenie grubości śniegu, to na krawędzi przy tym ciemnym trójkącie też zostawimy taki jaśniejszy ślad. Podobnie możemy tę śniegową czapę przycieniować tutaj od frontu. Tu jest jeszcze taki nawis śniegowy, jeżeli ktoś chce, może go pokazać. O tu. No, zima jest idealna do rysunku ołówkiem, zatem doskonale się złożyło, że
taki temat w ołówku dzisiaj robimy. Zresztą jutro będzie równie zacnie, a może nawet lepiej, ponieważ będziemy ten temat rysować węglem. No i teraz czas na pierwszy plan. Ja może chwileczkę jeszcze poczekam. Żeby wszyscy spokojnie zdążyli. Pamiętajcie, bardzo subtelne to cieniowanie na bacówce, bo mimo wszystko ona ma być najjaśniejsza. Jeżeli chcecie, to można ewentualnie zaokrąglić nawet krawędzie dachu, jedną i drugą krawędź kalenicy. Dobrze, i teraz pierwszy plan, no bo tutaj dzieje się dużo pięknych rzeczy. Jak te piękne rzeczy pokazać? Po pierwsze, pokażemy również twardym ołówkiem, bo tutaj to będzie praca twardym ołówkiem, trochę takich poziomych, lekko zaokrąglonych smug, bo śnieg mimo wszystko, pomimo swojej białości, i tak ma na sobie troszkę cieni, zwłaszcza tu przy samej bacówce możemy ten śnieg przycieniować i wydobędziemy ten świerczek, który tutaj biedny, zakopany czeka. Zatem dodajmy trochę cienia pod bacówką, ale otoczymy cieniem ten świerczek. Zaraz go trochę dopracujemy oczywiście. No oczywiście, że trawki w śniegu będą, właśnie do nich zmierzamy powoli. Ja nie wiem, czy kamera w ogóle wychwytuje te delikatne biele. Ja ich nie mogę robić mocniejszych, bo wtedy ten śnieg zacznie wyglądać jak piasek albo jeszcze coś innego, co śniegiem nie jest. Ale mam nadzieję, że to widać. Tak, widać. Patrzę na ekran tutaj u mnie w podglądzie i troszkę to widać. I teraz ten zakopany świerk przycieniujmy bokiem ołówka, żeby pokazać też fakturę śniegu, bo on już jest taki trochę fakturowany. Możemy tutaj mu zrobić jakieś takie wcięcie, o, i w tym wcięciu przyciemnić troszkę bardziej z jednej strony. I przede wszystkim ten świerczek będzie zdecydowanie ciemniejszy z prawej swojej strony. Właściwie ta kubka śniegu, pod którą jest świerk. I tak bardzo, bardzo miękko będzie przechodził w tę biel. A gdzieś z tej bieli będą wystawały pojedyncze gałązki. Jakaś taka ciemniejsza dziurka się pojawia. Gdzieś tam gałązka, gdzieś coś wystaje. No właśnie w ten sposób. Tak, cienie na śniegu widać i zaraz te cienie dodam, tylko dodamy sobie najpierw te łodyżki przeróżne, które tutaj ze śniegu wystają, i do tego proponuję ołówek B, dosyć ostry, ostro zastrugany i takimi szarpanymi, nieregularnymi kreskami, które się będą trochę wyginać, będzie ich trochę więcej bezpośrednio pod bacówką, w takiej grupce się układają. Proponuję Wam w ogóle takimi uderzeniami je robić, słuchajcie. Bo chodzi o to, żeby w rysunku było też trochę dynamiki. Krótsze, dłuższe, jakieś kropeczki pojedyncze. One się grupują
bezpośrednio przy bacówce, jakaś może być mocniejsza, o jakieś drzewko tam nawet jest w oddali, zatem takie drzewko możemy też pokazać. Nie musimy ich robić za dużo, żeby też nie przedobrzyć z tym efektem. Natomiast na pierwszym planie to dosłownie będzie kilka. Jeden, dwa i tutaj jakaś taka trzecia malutka gałązka. I to jeszcze nie koniec, ponieważ do niektórych z nich możemy dodać takie króciutkie, boczne również zaschnięte listki albo łodyżki. O, właśnie w ten sposób. Hop, hop. Z życiem, tak szpickiem ołówka i z takim oderwaniem, żeby czuło się energię, kreski. Po czym znowu przeniesiemy się na twardy ołówek HB albo H i dodamy te cudowne kopczyki śniegu, które są pod każdą z tych trawek. Zaczynając od miejsca, w którym taka trawka się zaczyna, taki kopczyk delikatny, znikający stopniowo. One tak miękko znikają i to właśnie od tego miękkiego znikania zależy efekt śniegu. Już pokażę to z bliska. Zwracajcie uwagę, żeby te cienie nie były za ciemne. One muszą być dużo, dużo jaśniejsze niż na bacówce, ponieważ jeżeli zrobimy je zbyt ciemne, to efekt śniegu zniknie. Śnieg jest biały i cienie na nim, a wcale nie jest biały, ale o tym opowiem jutro. W każdym razie cienie na śniegu są bardzo delikatne i dzięki temu mamy wrażenie śniegu. W dodatku przy tych kopczykach możecie też dodać takie leciutkie smugi poziome, jakieś delikatne cienie. Tutaj nie mamy mocnego światła słonecznego na tym zdjęciu, więc nie ma cieni jako takich mocnych. Widzimy raczej tylko troszkę ciemniejsze powierzchnie, bo światło jest bardzo miękkie, takie ulubione światło fotografów, rozproszone. Światło rozproszone najlepsze do portretu i nie tylko, w ogóle najlepsze światło w fotografii. A kto chce, to może gumką w ołówku wydobyć jeszcze, albo gumką taką elektryczną, ona jest do tego nawet jeszcze lepsza. Taką gumką możemy bardzo precyzyjnie wymazywać ostre detale. Możemy troszkę nadgryźć podstawę bacówki, a nawet wymazać jakieś pojedyncze ośnieżone gałązki na jej tle. Albo takie kopczyki, jak robiliśmy przed chwileczką, bo ich tam trochę jeszcze jest. Te strączki, które zostają z ołówki, z gumki, są nawet idealnymi gałązkami w całym tym rysunku. Jeżeli macie taką gumkę elektryczną albo w ołówku, to ona jest też świetna swoją drogą do rysowania śniegu na świerkach i ja teraz pokazuję, jak
po prostu rozjaśniam jeszcze pojedyncze śniegowe czapy na tych świerkach, które już narysowałem. I w ten sposób właściwie moglibyśmy też te świerki rysować. No jest dużo metod. Moglibyśmy najpierw narysować taki świerk dosyć ciemny, a później po prostu gumką wymazać plamki śniegu. Ja wymazuję je teraz gdzieniegdzie tak, żeby połączyły się albo żeby było ich więcej. Albo dodaję troszkę światła na śniegu w ten sposób. Zatem taka gumka jest naprawdę wyśmienita do rysowania śniegu i nie tylko. Jeżeli takiej gumki nie macie, to polecam kupić, bo to naprawdę jest świetna sprawa. Możemy, już pokazuję, możemy jakiś fragment po prostu przycieniować, na przykład ołówkiem HB. O, w ten sposób. Tak jakbym chciał pokazać, że cały tamten świerk jest schowany troszkę w cieniu. Po czym gumką wymazać, o, w ten sposób, kilka plamek śniegu. Naprawdę świetne narzędzie. Nie tylko do śniegu zresztą. Ja mam akurat gumkę Derwent. Bardzo dobra rzecz. Oczywiście byłaby wybitna też do rysowania sopli. Moi drodzy, pamiętajcie, rysując śnieg, właśnie o tych różnych metodach, które dzisiaj pokazywałem, pamiętajcie o tym, że śnieg nie zawsze jest biały, że przede wszystkim liczą się w nim te niesamowicie subtelne niuanse. My tak naprawdę moglibyśmy jeszcze z tymi niuansami się tutaj trochę pomierzyć, ale... Jak to zawsze mówię, nie ma co przesadzać, bo lepszy rysunek trochę niedokończony niż zamęczony. Co najważniejsze, na takim śniegowym pejzażu doskonale zawsze wygląda podpis. Taki podpis robi się trochę jak trawka na pierwszym planie. I w ten oto sposób rysunek gotowy, rysowany z użyciem przestrzeni negatywowych. Zatem rysowanie śniegu jest świetnym treningiem dla oka i ręki i to jest właśnie doskonałe w tym temacie. Bardzo cieszę się z tego tygodnia zimy, bo będzie on dla nas okazją dla całej masy ciekawych doświadczeń. Bardzo Wam dziękuję za wspólne rysowanie i pędzę już wrzucać wzornik akwareli na stronę. Tak to wygląda z bliska.
A tak wyglądam ja z trochę dalsza. Moi drodzy, miłego dnia, ze smacznej kawy, bo po tym śniegu trzeba się napić ciepłej kawy albo herbaty z sokiem malinowym, pamiętajcie, albo z cytryną, żeby się rozgrzać. I do zobaczenia o 19:00 będziemy dalej temat śniegu ołówkiem zgłębiać i odkopywać. Do zobaczenia.